Rozpoczynamy dzisiaj współpracę z partnerem dla Krakowa. Wchodzimy w nowy wymiar sponsoringu w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Ogłaszamy współpracę z Bukowińskim Towarzystwem Geotermalnym. Jest to właściciel marek takich jak Bukowina Resort, jak grupa Autoremo. Razem z naszym partnerem będziemy pracować przez 3 następne lata. Kwota niemała, podpisujemy umowę na 1 000 000 zł. To jest dobra wiadomość dla krakowskich festiwali, dla mieszkańców Krakowa przede wszystkim, bo te festiwale i wydarzenia kulturalne, które organizuje Krakowskie Biuro Festiwalowe, są tworzone przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Myślę przede wszystkim, że możemy podnosić jakość tych przedsięwzięć, bo to jest niezwykle ważne. A to by się nie udało bez takiego sponsora. Inwestujemy w region, czyli w miasto Kraków i również na Podhalu w inne wydarzenia kulturalne. Te nasze działania finansowe spowodują, że te wydarzenia będą bardziej atrakcyjne. Będzie można zapraszać lepszych wykonawców i podnosić poziom bardzo dobry, jak do tej pory światowy, tych wydarzeń organizowanych przez KBF. Pozyskanie partnera dla Krakowa, jakim jest Bukowina Resort, były to długie rozmowy. Z samą firmą moje rozmowy trwają już prawie 7 lat, więc to trwa bardzo długo. Ale znaleźliśmy miejsce dla marek przy naszych festiwalach. Stwierdziliśmy, że warto wesprzeć wszystkie imprezy, być bliżej mieszkańców Krakowa, a też oni, żeby poznali nas bliżej, żeby to stało się takie dostępne. Patrujemy Kraków jako takie okno na świat komunikacji, przede wszystkim w turystyce na kraje Europy i świata.